Dobra, słuchajcie, jaki mamy plan? No przede wszystkim musimy dostać się do Legorumu i odbić nasz cel. No dobra, czy mamy na to jakiś plan? Do Legorumu mamy kawałek drogi, tak? I droga ta nie będzie łatwa. Niemniej musimy próbować. No dobra, ja jadę pierwszy. Czekaj! Patrzcie, on nie ma napisu na studach! Headshot! To było do przewidzenia. Cóż za niemyślący chłopak. Dobra, ja nie mogę iść. Od razu się kapnął. Kobi poznają z kilometra. Tak, to fakt. No, ja też tak średnio. Jestem tak napromieniowany, że świecę w ciemności. Nawet jakbym tak wszedł w ciemności, widać mnie z daleka. No. Dobra, ja pójdę. Medyk. Odpadła mi noga. Niech go ktoś zabierze. Już cię biorę, mój nie do końca sprawny koleżko. Chodź, naprawimy cię. Ziomeczki, ja pomogę. Co? Może ja pomogę? Ziomek, jak? No, wezmę swój pojazd. Chyba zapomniałeś, że twój pojazd to już się na recenzji rozwalił. Jak chcesz nim dojechać do Legorumu, jak pojazd już na recenzji się rozleciał? No tak, to nie pomogę, sorry. Ej, a może ty, chłopczyku, na swoim koniku pomożesz nam? No dobra, spróbujmy, może mi się uda. Chodź tu, plotka. Patataj. Patataj. No tak. To było do przewidzenia. Tu. No to ja spróbuję. Tu. 10 minut później. Ktoś nie wraca. Pewnie zapomniał, po co w ogóle poszedł. On to taki nie za bardzo rozgarnięty jest, jeśli chodzi o pamięć. Tego się obawiałem. Dobra, poszukujemy dalszych opcji. Kolego, a może ty pojedziesz? Przecież ty jesteś najbardziej podobny do Lego, najmniej podróbkowy i nawet ciężko się kapnąć momentami, że jesteś podróbką. Wjeżdżasz tam, zabierasz, wyjeżdżasz i z głowy. Tak, ale wiecie, to tym bardziej może być ciężkie. Zacznijmy od tego, że jest tam dywan, tak? Z naszą kondycją i z naszą jakością, potykając się o dywan, możemy się rozlecieć. No, niczym marynarz. Oprócz tego są tam inne, jest tam pełno kloców. Kloc. Patrolować teren. To będzie skrajnie ciężkie. Musimy się chyba jednak przeorganizować i wymyślić coś mądrzejszego. A może wyślijmy tam dziewczyny? Wiecie, na dziewczyny nikt tak nie zwracał uwagi. No, w teorii nie głupie. Może ja tam pójdę. No, całkiem nie głupie. Weź koleżanki. Też jestem koleżanką. Dobra, chodź laska, spróbujemy. Ja mam krótką spódniczkę, to nie ma szans, żeby się kapli, żeby zwrócili uwagę. Ej, patrzcie, kto tu wszedł! Headshot! Dobra, tam się już naprawdę kończą opcje, co robimy? Cześć koledzy! O, cześć kolego. Czym ci pomóc? Słyszałem, że tu gdzieś ponoć zamierza być budowane WTF City i przyjechałem was wesprzeć. No tak, ale mam trochę inny przypał, bo Legozowcy nam skasować właściwie kanał i nici z WTF City będą, jak nam skasuje kanał. Musimy się dostać do Legorumu i coś odbić. Ale co dokładnie? Czemu to takie ważne i czemu aż tak wam bardzo na tym zależy i czemu to może coś zmienić? Człowieku, ostatnio nasz policjant dowiedział się od policjanta z Legozaur City mega tajemnicę. Otóż Legozaur w dzieciństwie nie tylko już posiadał podróbki i to nie jedne, ale miał je nawet zmieszane z Lego. I tak przez całe życie. Co wy gadacie? Przecież koleś będzie tak spalony, że w krajach trzeciego świata nie sprzedadzą mu paczki klocków Lego. No właśnie. I musimy odbić te klocki. Ale właściwie czemu musimy je odbijać? Nie możemy po prostu tego ujawnić światu bez odbijania klocków? No nie, warto ich mieć przy sobie, wiecie, gdyby jednak chciał się czegoś wyprzeć. Będziemy mieli ze sobą, to od niczego się nie wyprze. A, no tak. Dobra, ludzie, w takim razie oczywiście przyłączę się do akcji i wam pomogę. Ale moim zdaniem potrzebujemy jakiegoś sprawnego planu, a nie partyzantki. Musimy zaatakować wszyscy razem albo jakiś sposób wymyślić, a nie atakować tak co chwilę z osobna, każdy pojedynczo, bo nic z tego nie wyniknie. Słuchajcie, wymyślmy plan i za 15 minut zaatakujemy Legorum Legozaura.